Kontynuujemy poznawanie niesamowitych przygód Feliksa, Neta i Niki. Przypominam, że jest to druga część streszczenia. Przed obejrzeniem koniecznie sprawdź pierwszą część, która jest już na kanale. Link znajdziesz oczywiście w opisie. Zaczynamy. Następnej soboty przyjaciele ponownie spotykają się u Feliksa i oglądają przygody Indiany Jonesa, zajadając pierniczki od babci Lucy. Wspominają skarb, o którym mówił gnom i łączą go z zaginionym skarbem babci Feliksa. Późnym popołudniem Felix razem z tatą idą na zakupy do hipermarketu. Pan Polon nakleja naklejkę ze znaczkiem wózka inwalidzkiego na samochód zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo będąc już w sklepie widzi jak jakaś nieznajoma kobieta bierze kilka soków z półki, otwiera je i testuje, po czym do koszyka wkłada tylko jeden. Ojciec Feliksa sprytnie wykorzystuje moment i niepostrzeżenie wkłada kobiecie te butelki z sokami do koszyka, Dokładając jednocześnie akumulator od wiertarki. Przy kasie jakiś mężczyzna próbuje wepchnąć się przed kolejkę, ale pan Polon sprytnie zamalowuje kody kreskowe na piwach, które tamten ma w koszyku, zmuszając go tym samym do powrotu na sklep. Polonowie muszą szybko wracać do domu, bowiem okazało się, że sąsiad pan Sobolak przyszedł pożyczyć klucz francuski, ale pies caban rzucił się na niego i nie chce zejść. Po powrocie Felix dopytuje babcię o skarb i zdobywa stare zdjęcia, a następnie dzieli się informacjami ze swoimi przyjaciółmi. Bohaterowie postanawiają zbadać temat zniszczonego Kościoła i w tym celu udają się do biblioteki. Tam znajdują informacje o kościele świętego Józefa, który znajdował się na zdjęciu babci. Felix przy użyciu kalki odrysowywuje zarys Kościoła i ulic. Ned prosi Manfreda o pomoc. Wysyła mu stare zdjęcie i zdobyte informacje. Manfred wysyła te dane do innego programu komputerowego, zwanego Widoktorem, któremu udaje się wskazać dokładną lokalizację kościoła na planie miasta, a także dostarczyć plan budynku. Obecnie stoi tam budynek Mexportu, a plany wskazują, że nie ma żadnego wejścia do piwnic. Bohaterowie udają się do biurowca. Ned wykorzystując swoje zdolności uruchamia wszystkie telefony, zajmując tym recepcjonistkę, i niezauważeni poszukiwacze ukrywają się w szafie. Po wyjściu wszystkich pracowników z biura, bohaterowie opuszczają szafę. Niespodziewanie, Nika wskazuje miejsce, w którym znajduje się przejście do podziemi. Po odsłonięciu stalowej klapy, bohaterowie schodzą do piwnic. Pomieszczenie przypomina opuszczony schron przeciwatomowy, w którym nikogo nie było od wielu lat. Nieoczekiwanie, poszukiwacze znajdują świeży niedopałek papierosa, co wskazuje na to, że jednak ktoś niedawno tutaj był. Po chwili poszukiwań Felix odnajduje przejście i korytarz prowadzący do dawnych piwnic kościoła. Ostatecznie przyjaciele odnajdują drabinkę, przez którą wychodzą kanałem na ulicę. Niespodziewanie w restauracji widzą mamę Neta rozmawiającą z hiszpańskim rzeźbiarzem, o którego bardzo zazdrosny był pan Bielecki. Niestety przyjaciele nie zdają sobie sprawy, że przez cały czas byli obserwowani przez nieznajomego mężczyznę i kobietę. Następnego dnia przyjaciele biorą udział w zajęciach z botaniki, na których profesor Butler prezentuje klaszczące stokrotki. Po lekcjach bohaterowie kontynuują poszukiwanie skarbu i tym razem wchodzą do piwnic, korzystając z wejścia przez kanalizację. Na miejscu Felix korzysta z endoskopu, czyli przewodu zakończonego kamerą, dzięki czemu udaje mu się odkryć sekretny tunel. Poszukiwacze podążają odkrytym tunelem i ostatecznie w małej salce odnajdują skrzynię. Jest w niej pełno kosztowności, a szczególną uwagę wzbudza gruba księga, której karty zapisane są cyframi i obliczeniami. Bohaterowie przenoszą skrzynię do siedziby Mexportu i stamtąd przy użyciu firmy kurierskiej wysyłają ją na adres Feliksa. Rodzice Feliksa otwierają paczkę, a chłopiec opowiada im historię związaną ze skarbem. Pan Polon podejmuje decyzję o przekazaniu znaleziska do muzeum. Co ciekawe, nad ranem ktoś próbuje włamać się do domu polonów, a policja odnajduje odcisk damskiego buta. Ned przyznaje się Felixowi, że zabrał złoty pierścionek ze skrzyni, by podarować go dziewczynie. Nie jest jednak pewny, czy chce go wręczyć Aurelii, czy Nice. Felix również przyznaje się, że zabrał pierścionek z rubinem, będący własnością jego babci. Podczas klasowej wigilii uczniowie składają sobie życzenia. Aurelia pyta się neta, czy ten ma dla niej jakiś prezent, ale ostatecznie Bielecki nie decyduje się na obdarowanie jej pierścionkiem. Nika samotnie spędza wigilię, a żeby odrobinę umilić sobie ten czas, sięga po ostatnią część Harego Pottera. W pewnej chwili dochodzi do niesamowitego zdarzenia. Pojawia się święty Mikołaj, który wręcza Nice prezent. Jest nim kurtka zimowa. Następnie bohaterka razem ze świętym Mikołajem wychodzi na dach, gdzie czeka na nich 12 reniferów. Wsiadają na sanie i lecą nad Warszawą. Tymczasem w domu polonów przygotowania wigilijne upływają w miłej atmosferze. Wszyscy czekają na mamę Feliksa, która jest bardzo zapracowana. Chłopiec jak co roku próbuje wykryć świętego Mikołaja podkładającego pod choinkę prezenty, ale i tym razem nie udaje mu się to. Felix otrzymuje najnowszy model nart carvingowych, atlas kosmosu oraz ciepłą czapkę i skarpety. Babcia dostaje utracony pierścionek z rubinem i jest to najwspanialszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymała. Oczywiście jest to zasługa Felixa i jego przyjaciół. W domu Neta również cała rodzina zasiada do wigilijnego stołu. Przy stole ustawiony został komputer, w którym żyje Manfred. Nagle słychać dzwonek do drzwi tonika, która została przywieziona przez świętego Mikołaja. Pod choinką znajduje się sporo prezentów. Net otrzymuje m.in. super pojemny akumulator do laptopa, gogle narciarskie oraz kilka innych prezentów. Nieoczekiwanie pod choinką znajduje się prezent dla Niki. Złoty pierścionek z zielonym oczkiem, który młody Bielecki zabrał ze skrzyni. Uradowana dziewczyna całuje w podziękowaniu Neta. Na pierwszy dzień świąt cała rodzina Bieleckich wraz z Niką zostaje zaproszona na obiad do Polonów. Nadchodzi czas ferii zimowych i cała pierwsza klasa jedzie na tygodniową wycieczkę w góry. Tuż przed wyjazdem pan Polon wręcza synowi specjalny zegarek. Gdy Felix znajdzie się w niebezpieczeństwie, wystarczy stłucz szkiełko i zegarek sam wyśle sygnał SOS. Uczniowie docierają na miejsce zbiórki. Felix ma przy sobie nowe narty, a net snowboard. Po chwili pojawia się również Nika, niosąc ze sobą bardzo stare narty, które są od niej dłuższe. I szczerze mówiąc, bardziej przypominają drewniane deski. Dziewczyna nigdy wcześniej nie jeździła na nich. Inni koledzy i koleżanki z klasy śmieją się z niej. Klasa pierwsza A jedzie w góry tym samym autokarem, którym udali się na wycieczkę do zamku. Troje głównych bohaterów oczywiście zajmuje miejsca z tyłu, a funkcją opiekunów wycieczki pełnią pani Jola i pan czwartek. Po kilku godzinach trasy grupa dociera do pensjonatu pod zezowatą owcą. Na miejscu zostają ciepło przywitani przez gospodarzy. W ośrodku nie ma telewizora, co oczywiście nie podoba się uczniom. Grupa dzięki temu może bardziej skupić się na poznawaniu lokalnych zwyczajów i kultury. Następnego dnia cała klasa je śniadanie, jajecznicę na boczku. Wyłamuje się z tego grubsza celina, która jest wegetarianką i nie je mięsa. Tuż przed wyjazdem do Zakopanego bohaterowie spotykają Gurala, który prognozuje, że następnego dnia będzie bardzo zła pogoda, śnieg i wiatr, mimo że dzisiaj nic na to nie wskazuje. Po przyjeździe do Zakopanego Felix, Ned i Nika spacerują po krupówkach, następnie wstępują do klimatycznej kawiarenki, aby odpocząć. Nika wyznaje kolegom, że ma wrażenie, jakby cały czas byli przez kogoś śledzeni. Felix mając dziwne przeczucie, prosi Neta, aby sprawdził na laptopie, którego nosi zawsze ze sobą, nagranie z pamiętnej akcji z udziałem gangu niewidzialnych ludzi. Przyjaciele wpatrują się w film z przerażeniem i po chwili dostrzegają na nim uciekającą przed policją białą furgonetkę z napisem transport zwierząt. Bohaterowie zaczynają kojarzyć fakty. To ta sama furgonetka, która stała na parkingu, gdy jechali do zamku na Kociej Skale. Przyjaciele obawiają się, że Morten ich śledzi i chce się na nich zemścić. Następnego dnia cała klasa idzie na stok na hali klimkowej. Inni uczniowie z klasy drwią z Niki i jej nart. Dziewczynka ma problem z ustaniem na nartach i ciągle się wywraca. Właściciel szkółki narciarskiej każe jej zaczekać na instruktora. Nika jest wściekła, ponieważ na domiar złego widzi, jak Aurelia przymila się do neta. Ma tego dość i nie czekając na instruktora, sama zaczyna zjeżdżać. Dziewczyna szybko nabiera prędkości i nie jest w stanie wyhamować. Znika Felixowi z oczu, gdy wjeżdża w las. Przestraszony chłopiec wzywa pomoc. Zgodnie z przepowiednią starego górala zaczyna padać, a wiatr przybiera na sile. Do poszukiwania niki zostają wezwani ratownicy górscy. Niestety poszukiwania nie ułatwia fakt, że padający śnieg zakrył ślady. W pensjonacie panuje grobowy nastrój. Felix i Ned nie chcą czekać biernie i postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Najpierw chłopcy próbują przeanalizować trasę przejazdu Niki, dodatkowo wykorzystując zdjęcie satelitarne dostarczone przez Manfreda. Widać na nim coś białego, co przypomina Yeti. Felix i Ned sami ruszają na poszukiwania przyjaciółki, ale tuż przed wyjściem nakrywa ich Celina. Dziewczyna obiecuje, że nikomu nic nie powie. Bohaterowie kierując się GPS-em idą w kierunku, gdzie zaginęła Nika. W pewnym momencie ich oczom ukazuje się światełko, które unosi się na niebie. Zdaniem Neta jest to UFO. Niestety nie udaje im się znaleźć przyjaciółki, a wracając do pensjonatu, spotykają żołnierzy uzbrojonych w karabiny, którzy pytają się, czy chłopcy widzieli coś dziwnego. Ci oczywiście nie przyznają się, że widzieli UFO. Tuż przy pensjonacie Felix i Ned zostają nakryci przez pana czwartka, który dowiedział się o ich samodzielnej eskapadzie. Nauczyciel odstępuje od wymierzenia im kary, a chłopcy podejrzewają, że celina wygadała się czwartkowi. Nadchodzi kolejny dzień walentynki, a Nika dalej pozostaje nieodnaleziona. Ned wspomina Felixowi, że kupił dla przyjaciółki metalowy łańcuszek na walentynki. Po chwili chłopcy słyszą głosy i wybiegają przed pensjonat. Stoi tam Nika, a obok niej siedzi wielki biały niedźwiedź Albinos. Dziewczynka przedstawia go jako swojego przyjaciela. W noże niedźwiedzia przespała całą noc i dzięki temu uniknęła zamarznięcia. Cała klasa cieszy się z powrotu koleżanki. Pani Jola informuje dziewczynę, że dzwonił jej ojciec i podziękował za akcję ratunkową. Nika jest bardzo zdziwiona tym faktem. Okazuje się, że to Manfred podszył się za jej ojca. Nika wyznaje całą prawdę Felixowi i Netowi. Jej ojciec w rzeczywistości zmarł dwa lata temu, a ona utrzymuje się z jego renty, ponieważ oficjalnie nie stwierdzono zgonu. Nika nie ma łatwego życia z renty musi opłacić szkołę, jedzenie i czynsz. Dziewczyna nikomu nie powiedziała o tym wcześniej, ponieważ obawiała się, że zostanie odesłana do domu dziecka. Manfred, podając się za jej ojca, tak naprawdę wyświadczył jej przysługę. Gdyby tego nie zrobił, to nauczyciele mogliby szukać ojca dziewczynki i ostatecznie odkryliby prawdę. Mickiewicz wyjaśnia kolegom, że siniak, który kiedyś miała na policzku, to efekt tego, że uderzyła się drzwiami od lodówki. Felix i Ned od dawna widzieli dosyć nietypowe rzeczy związane z Niką i decydują się ją o to zapytać. Dziewczyna wyjaśnia, że po śmierci taty zaczęły się z nią dziać dziwne rzeczy. Nika posiadła moce może kontrolować przedmioty za pomocą swojego umysłu, widzieć co jest za zamkniętymi drzwiami czy przewidywać przyszłość. To dzięki właśnie tym zdolnościom Nika wiedziała, że to chłopcy pierwszego dnia uruchomili szkolny dzwonek i również dzięki tej mocy udało się jej odnaleźć ukryte wejście do podziemi czy sekretny korytarz. Dodatkowo dzisiaj rano dziewczyna wezwała ich telepatycznie. Nika wyznaje, że jej pra 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 babcia była czarownicą. Oczywiście przyjaciele zapewniają ją, że dalej będą ją lubić, i fakt posiadania przez nią mocy przyjmują jako rzecz najzupełniej normalną. Kolejnego dnia klasa ponownie wyrusza na narty. Nika nie poddaje się tak łatwo i decyduje się kontynuować naukę jazdy. Tymczasem Manfredowi udaje się zdobyć zdjęcie satelitarne z poprzedniej nocy. Widoczny jest na nim rozmazany okrąg. Przyjaciele postanawiają bliżej zbadać temat obcej cywilizacji, ale najpierw wykorzystują zdolności Niki. Dziewczyna używa swoich mocy, w wyniku czego trójka przyjaciół wjeżdża na nartach pod górę, unikając tym samym kolejek do wyciągu. Po powrocie do pensjonatu przyjaciele postanawiają wykonać dokładną fotografię dziwnego obiektu. Niestety w pobliżu tego obiektu urządzenia elektroniczne przestają działać. Przyjaciele pożyczają od Oscara jego aparat fotograficzny w zamian za możliwość grania na laptopie neta. Felix wpada na sprytny pomysł postanawia włożyć aparat do metalowej puszki, co ma zapobiec działaniu pola elektromagnetycznego. Przyjaciele wychodzą na dach i oczekują, aż obiekt pojawi się na niebie. Wkrótce faktycznie widać dysk na niebie na drugim skraju łąki. Niestety jest za daleko, aby wykonać dobre zdjęcie, dlatego bohaterowie decydują się podejść bliżej. Udaje im się podejść dokładnie pod sam obiekt i wykonać zdjęcie. Przerażeni szybko jednak uciekają, a pomaga im w tym nika, która powoduje, że ich narty same zaczynają jechać. Rozpędzeni trafiają na zaspę i wyskakują w powietrze, szczęśliwie miękko lądując na śniegu. Po powrocie net kopiuje zdjęcia z aparatu Oscara do komputera, ale Manfred sam nie jest w stanie ich przeanalizować. Postanawia wysłać je do innego programu widoktora. Następnego dnia bohaterowie otrzymują zdjęcia po obróbce. Na spodzie obiektu widoczny jest napis danger czyli niebezpieczeństwo. Okazuje się, że jest jeszcze jedno zdjęcie wykonane przez Oskara podczas podróży autokarem. Widać na nim białą furgonetkę jadącą za autokarem z napisem transport zwierząt. Przyjaciele są przerażeni. Następnego dnia cała klasa wyjeżdża, a Jędrek, syn gospodarzy, wręcza Nicę wyrzeźbioną i ręcznie malowaną figurkę Anioła jako spóźniony prezent na Walentynki. Net jest wściekły i przez pierwszą godzinę drogi autokarem siedzi na bór muszony. W pewnym momencie autokar łapie gumę w prawym przednim kole i kierowca zmuszony jest zjechać na parking. Podczas rozmowy z Wiktorem, najlepiej poinformowanym uczniem. Dowiadują się, że to Lambert, a nie Celina, doniósł panu Czwartkowi o akcji ratunkowej Feliksa i Neta. To nie było pierwsze brzydkie zachowanie Lamberta. Wcześniej to on podał się za Feliksa i udzielił wywiadu do gazety, szkalując tym samym szkołę. Po powrocie do Warszawy przyjaciele spotykają się w domu Feliksa. Pan Polon, przypadkiem, widzi zdjęcie UFO, które bohaterowie planują sprzedać gazecie. Ojciec Felixa sam proponuje ich wykupienie, a po chwili wyznaje im tajemnicę. Okazuje się, że obiekt, który im się udało sfotografować, to nie jest UFO, ale ściśle tajny prototyp nowego statku powietrznego, nad którym pracuje w Instytucie Badań Nadzwyczajnych. Statek wykorzystuje napęd antygrawitacyjny opracowany na podstawie prac przedwojennego naukowca, profesora Stefana Kuszmińskiego. Pan Polon wyjaśnił, że na miejsce ćwiczeń specjalnie obrali góry podczas złej pogody, licząc na to, że nikt nie zauważy obiektu. Dodatkowo wojsko zabezpieczało teren, co tłumaczy dlaczego Felix i Net spotkali uzbrojonych żołnierzy podczas poszukiwań Niki. Pan Polon dodaje, że cały czas poszukuje ostatniej księgi profesora Kuszmińskiego. Gdyby udało się ją zdobyć, to można by stworzyć pojazd zdolny dotrzeć na Marsa w kilka dni. Bohaterowie za namową taty Feliksa zgadzają się usunąć zdjęcia. Po wyjściu z domu wszyscy stają jak wryci, widzą bowiem przejeżdżającą furgonetkę z napisem Transport Zwierząt. Następnego dnia przyjaciele rozmawiają na temat Mortena. Dodatkowo ciekawość Feliksa wzbudza automat z batonikami, który znajduje się w innym miejscu niż wcześniej. W szkole bohaterowie spotykają Ernesta, który ma nogę w gipsie. Chłopak tłumaczy, że również był na nartach. Na zajęciach dodatkowych z botaniki, Butler prezentuje uczniom bluszczyka szamponiastego, roślinę, która rośnie na głowie. Niestety, na głowie Feliksa, Neta i Niki nie wyrósł, ponieważ nie mieli wystarczająco przetłuszczonych włosów. Po lekcjach, bohaterowie udają się do swojej kwatery. Tam otrzymują niepokojące informacje od Manfreda. Okazuje się, że kopie zdjęć wykonanych podczas pobytu w górach znajdują się w posiadaniu innego programu komputerowego, W. Doktora. Który dotąd pomagał Manfredowi. Trzeba usunąć je fizycznie, a bank pamięci Widoktora mieści się na pięćdziesiątym piętrze Silver Tower. Chłopcy planują dostać się do budynku Silver Tower, ale okazuje się, że wejście tam jest bardzo trudne i tymczasowo rezygnują z tego pomysłu. W domu Felix rozmawia z ojcem o zeszytach profesora Kuszmińskiego. W pewnym momencie pan Polon pokazuje zdjęcie profesora, a Felix jest w szoku. Rozpoznaje tego mężczyznę, wygląda identycznie jak duch, którego widział na strychu szkoły. Młody Polon dzieli się odkryciem ze swoimi przyjaciółmi. Profesor Kuszmiński miał licencję pilota i gdy w czasie wojny uciekał z żoną i córką, jego samolot został zestrzelony. Tymczasem automat z batonikami znowu wydaje się być w innym miejscu. Przyjaciele idą w kierunku biblioteki i napotykają Rubena i Marcela, którzy zabrali kulę Ernestowi i dręczą go. Felix wykazuje się nie lada odwagą, bowiem sprzeciwia się oprawcom odwdzięczając się tym samym Ernestowi za pomoc pierwszego dnia szkoły. Ruben patrzy na Nikę i oddaje kulę, a Marcel odchodzi wściekły. Co ciekawe, Rubenowi tak spodobały się buty Niki, że również kupił sobie Martensy. W bibliotece bohaterowie przeszukują kronikę szkolną, szukając informacji o katastrofie lotniczej. Znajdują tam informację ze zdjęciem skrzynki, która zawierała rzeczy zabrane z samolotu. Po chwili doznają olśnienia. To przecież skrzynia, którą mieli w ręku i którą oddali do muzeum. Tajemnicza księga rachunkowa, którą widzieli. W istocie była ostatnim zeszytem profesora Kuszmińskiego zawierającym cenne obliczenia potrzebne do skonstruowania napędu antygrawitacyjnego. Felix dowiedział się od ojca, że księga przekazana do muzeum została wysłana do laboratorium. Które mieści się w Silver Tower. Bohaterowie podejrzewają, że Wit-doktor od dawna pracuje dla Mortena i dostarcza mu cenne informacje. Potwierdzeniem tego jest odkrycie Manfreda, który prześledził trasy białych furgonetek z napisem Transport Zwierząt. Okazuje się, że wyjeżdżają one z podziemnego garażu pod Silver Tower. Przyjaciele nie mają już wątpliwości muszą dostać się do tego budynku. Trzeba pamiętać, że Felix, Ned i Nika dalej są uczniami i mają obowiązki szkolne. Na zajęciach z botaniki profesor Butler prezentuje latającą czterolistną koniczynkę. Następnego dnia przyjaciele postanawiają wreszcie dać nauczką Marcelowi i Rubenowi. Nika przebiera się za ducha i odgrywa scenę, którą rejestrują jej przyjaciele. Gdy Marcel i Ruben pojawiają się w klasie, nagranie zostaje odtworzone z projektorów. Szkolni oprawcy są przerażeni, przyznają się do wszystkich złych uczynków i obiecują poprawę. Oczywiście wyznanie przerażonych chuliganów zostaje zarejestrowane tak, aby można było później je wykorzystać. Nika usuwa Rubena z nagrania, ponieważ jest jej żal. Poprzez to sprytne zagranie dziewczyna ma nadzieję, że Ruben nie będzie się dłużej trzymał z Marcelem. Wychodząc z sali spotykają sprzątaczkę panią Pumpernikiel, która ma dziwny problem wtyczka od odkurzacza nie pasuje do kontaktu. Ponadto Felix zauważa, że takie wtyczki wykorzystywane są przy konstrukcji robotów. Ostatecznie radzą jej oddać sprzęt do serwisu. Bohaterowie wiedzą, że jedynym skutecznym sposobem na powstrzymanie Mortena jest fizyczne usunięcie danych z pamięci widoktora. Nie mają jednak pojęcia, jak to zrobić, dlatego za namową Manfreda najpierw wybierają się na wycieczkę do ratusza, gdzie znajduje się superkomputer, na którym zainstalowany jest Manfred. Wszystko po to, aby mogli zobaczyć, jak wygląda taka maszyna. Po lekcjach idą do ratusza, gdzie już na nich czeka zaproszenie do zwiedzania budynku stworzone przez Manfreda. Rolę przewodnika pełni Stefan Krabski, który pokazuje im superkomputer. Ned przez cały czas ma słuchawkę w uchu i komunikuje się z Manfredem. Po wycieczce jadą do zbędnych kalorii, gdzie obmyślają dalszy plan działania. Cały czas towarzyszy im nieodparte wrażenie, że ktoś ich śledzi, a czarnowłosa kobieta siedząca obok wydaje się być Felixowi znajoma. Bohaterowie wiedzą, że trzeba dostać się do Silver Tower, wyciągnąć właściwy dysk i go zniszczyć. Oprócz tego trzeba znaleźć i zabrać księgę z zapisami profesora Kuszmińskiego. Felix i Ned postanawiają działać bez niki. Wiedzą, że cała akcja będzie bardzo niebezpieczna i nie chcą narażać przyjaciółki. Gdyby coś poszło nie tak, policja zaczęłaby szukać jej ojca. Następnego dnia zgodnie z planem Felix i Ned nie idą do szkoły tylko pod biurowy Silver Tower. Szczęśliwie udaje im się wmieszać w tłum i przeskoczyć przez bramkę znajdującą się najdalej od recepcji. Gdy wchodzą do windy zdziwienie budzi fakt, że najwyższy przycisk ma numer 48, a oni przecież muszą dostać się na 50 piętro, ponieważ tam znajduje się widoktor. Chłopcy przez cały czas mają łączność z Manfredem, który radzi im wysiąść na 46. piętrze, ponieważ tam cały czas pali się światło, a to znaczy, że wszyscy intensywnie pracują i być może nikt nie zwróci na nich uwagi. Następnie, za radą Manfreda, udają się do pomieszczenia technicznego, gdzie znajduje się przejście do szybu Windy. Tam jest drabina, i chociaż jest to bardzo niebezpieczne, Felix i Ned zdobywają się na odwagę i ostatecznie docierają na 50. piętro. Następnie chłopcy wchodzą do klatki wentylacyjnej i dalej poruszają się szybem. Niespodziewanie w pewnym momencie kratka wentylacyjna załamuje się i net wpada do pustego gabinetu. Gdy siedzi pod biurkiem, wchodzi do biura jakaś kobieta prosząc o podpisanie dokumentów. Jest ona tak zajęta, że nie zauważa, że na fotelu zamiast dyrektora siedzi chłopiec. Bielecki podpisuje wskazane dokumenty, oczywiście nie swoim nazwiskiem. Kreatywny bohater podpisał się jako James Bond. Gdy kobieta wychodzi, Ned wraca do szybu i przyjaciele kontynuują dalszą podróż. Ostatecznie docierają do przeszklonego pomieszczenia. Felix unieszkodliwia kamerę, a następnie wysyła muchę robota. Jej zadaniem jest zlokalizowanie księgi z zapiskami profesora Kuszmińskiego. Niestety mucha wpada w pajęczynę. Chłopcy kontynuują dalszą eksplorację. Zakładają maski wykonane z kartonu z wklejonymi zdjęciami twarzy wszystko po to, aby oszukać system widoktora, który monitoruje teren. Dodatkowo Felix znajduje identyfikatory w jednej z szaf. Wreszcie chłopcy docierają pod laboratorium starodruków. Nieoczekiwanie widzą tam jakąś dziewczynę, która zabiera księgę z zapiskami profesora Kuszmińskiego. Po chwili orientują się, że jest to nie kto inny jak nika we własnej osobie. Okazuje się, że Mickiewicz zatrudniła się tutaj jako asystentka i dlatego ma odpowiednią przepustkę. Nagle wózek, na którym Nika położyła księgę, zaczyna sam jechać. Przyjaciele próbują go dogonić i ostatecznie wpadają do pomieszczenia o betonowych ścianach. Drzwi za nimi automatycznie zamykają się, a oni zaczynają rozumieć, że znaleźli się w pułapce. Łączność z Manfredem zostaje utracona. Z przeciwnej strony pomieszczenia otwierają się drzwi do małej windy. Przyjaciele wchodzą do niej i jadą na 51 piętro. Tam słyszą głos. To Morten, który okazuje się być sztuczną inteligencją, programem komputerowym, kopią wi doktora. Jego celem jest stać się niepokonanym, ale do tego potrzebuje latalerza, czyli latającego talerza, by móc szybko się przemieszczać. Do wykonania statku potrzebne mu były notatki Kuszmińskiego. Morten przyznaje, że trójka przyjaciół wie o nim zbyt dużo, dlatego wkrótce chce się ich pozbyć. Po chwili do pomieszczenia wchodzi czarnowłosa kobieta, którą przyjaciele już wcześniej widywali w zbędnych kaloriach czy podczas remontu szkoły. Morten przyznaje, że cały czas wszystko kontrolował i śledził każdy ich ruch. Był właścicielem biura podróży, które zabrało ich w góry, tam gdzie akurat były testy lata leża. Po chwili okazuje się, że kobieta w rzeczywistości jest androidem, zdolnym do zmiany swoich kształtów. Kobieta zmienia się w automat do sprzedaży batoników, i przyjaciele wreszcie zaczynają rozumieć, dlaczego często widywali go w innym miejscu w szkole. Wszystkie urządzenia, które znajdują się w pomieszczeniu, zmieniają się w człekokształtne roboty. Felix zauważa, że jest to właśnie gang niewidzialnych ludzi. Roboty modułowe zmieniające się w sprzęt domowy. Teraz wiadomo, dlaczego odkurzacz pani Pumpernickiej miał dziwną wtyczkę, i czemu w furgonetce policja znalazła dziwne urządzenia. Wkrótce wszystkie urządzenia łączą się ze sobą, tworząc srebrzystego potwora. Niewiele myśląc, przyjaciele zaczynają uciekać przed groźnym mortenem. Udaje im się ukryć w hali za stalowymi rurami. W pewnym momencie jeden z robotów modułowych zahacza o rurę, która pęka. Woda wywołuje zwarcie i android pada. Felix z Cyzorykiem zbija szkiełko w swoim zegarku, ale żaden sygnał nie jest w stanie się wydostać. Po chwili Morten zmienia się w dwa identyczne roboty przypominające mężczyzn. Oba mają po 4 metry wzrostu. Ned zauważa, że Morten jest tylko programem komputerowym, który wcale nie jest taki inteligentny i musi istnieć sposób, żeby go jakoś zawiesić. Chce utworzyć zadanie matematyczne, którego program nie będzie w stanie wykonać. Wpada na pomysł, aby Morten musiał podzielić jakąś liczbę przez zero. Aktywacja programu ma odbywać się na hasło, która godzina. Ostatecznie udaje się zawiesić na minutę sztuczną inteligencję i w tym czasie bohaterowie rozkręcają roboty. Dzięki temu udaje im się zyskać na czasie. Felix korzysta z wyciągarki, którą miał w plecaku, i bohaterom udaje się dostać do szybu wentylacyjnego. Po chwili, Nika zauważa, że zapomnieli o księdze profesora Kuszmińskiego. Bielecki celowo wzbudza zazdrość Niki, mówiąc o Aurelii. Dzięki temu Mickiewicz jest w stanie uaktywnić swoją moc i już po chwili księga wpada w ich ręce. Ostatecznie szybem wentylacyjnym przyjaciele docierają na dach Silver Tower. Niestety, kilka chwil później przybywa tutaj również Morten wraz z innymi urządzeniami. Stalowe palce maszyny zaciskają się na szyi Felixa, ale nagle błyska się i zaczyna padać deszcz. Robot pada unieszkodliwiony. Przyjaciele dostrzegają latalerz, który zawizł nad nimi nieruchomo. To oczywiście ojciec Feliksa, który przyleciał z pomocą. Zegarek młodego polona wysłał sygnał, gdy tylko chłopiec znalazł się na dachu. Bohaterowie wsiadają do latającego talerza i bezpiecznie odlatują. W Wielki Piątek w szkole odbywa się uroczystość z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Przemawia oczywiście dyrektor Juliusz Stokrotka, który opowiada historię profesora Stefana Kuszmińskiego, Wybitnego fizyka, będącego patronem gimnazjum. Ma odbyć się projekcja filmu o patronie, ale zamiast niego zostaje wyświetlony film, na którym Marcel zostaje ośmieszony. Wszyscy widzą, jak Marcel przed wielkim pluszowym misiem przyznaje się do wszystkich złych uczynków i obiecuje poprawę. Oczywiście ten film został specjalnie zmontowany przez Neta. Ducha, który straszył szkolnego bandytę, zmienił na misia. Po projekcji wszyscy uczniowie śmieją się z Marcela, łącznie z Rubenem. Po chwili udaje się załączyć właściwy film o patronie, a po projekcji Stokrotka postanawia wyróżnić jednego z uczniów Oscara. Chłopiec, zainspirowany wycieczką w góry, stworzył słownik gwar regionalnych i przy pomocy neta opublikował go w internecie. Rodzina Bieleckich oraz Nika zostają zaproszeni do polonów w poniedziałek wielkanocny. Pan Bielecki wspomina, że polska firma, zwana Widoktor podpisała z NASA umowę na analizę marsjańskich zdjęć a prezes tej firmy podpisał się jako James Bond. Wszyscy z uwagą oglądają transmisję z misji na Marsie. Obraz nadawany jest z kamery robota. Nie da się go zdalnie sterować z Ziemi, ponieważ sygnał leciałby zbyt długo na tamtą planetę. Robot wykorzystuje sztuczną inteligencję do podejmowania decyzji. W pewnym momencie robot zakopuje się, a misja, która kosztowała miliard dolarów, może skończyć się porażką. Praktycznie w tym samym momencie dzwonią telefony pana Bieleckiego i pana Polona. Chłopcy domyślają się, że to ich ojcowie odpowiadają za wynalezienie robota. Nika próbuje użyć swoich mocy, aby jakoś ruszyć robota, ale nic się nie dzieje. Po kilku chwilach do domu Polonów przyjeżdża sam minister spraw specjalnych Jakub Rozner. Minister przyjechał osobiście odznaczyć orderem Dobromira, Feliksa, Neta i Nikę za zasługi dla ojczyzny i świata. Dodatkowo dla każdego z nich ministerstwo założyło konto w banku, wpłacając na nie pieniądze, które będą mogli wypłacić po ukończeniu 18 roku życia. W pewnej chwili słychać okrzyki radości sprzed telewizora. To pan Polon i pan Bielecki. Robot na Marsie zdołał się odkopać i kontynuuje odkrywanie planety. Jak się okazuje, NICE udało się przestawić robota, ratując tym samym całą misję. Jednak obraz z transmisją dotarł na Ziemię dopiero po 10 minutach. Felix zauważa, że Nika przekroczyła prędkość światła i właśnie obaliła teorię względności Einsteina. Na koniec przyjaciele wznoszą toast kubkami gorącej czekolady.